Szanowni, szybko opowiem, o czym żeśmy rozmawiali na ostatnim spotkaniu. Kilka tematów było, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę. No, w kontekście tych zadań korespondencyjnych, czy zadań z etapu korespondencyjnego. No, po pierwsze, o liczbach parzystych i nieparzystych. Niby bardzo proste, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Liczby parzyste to są takie, które się dzielą przez dwa, a liczby nieparzyste to są takie, które się przez dwa nie dzielą. No ale od razu, jeśli jakaś liczba dzieli się przez dwa, tu mamy oś liczbową. Taką amerykańską oś liczbową, która ma strzałki na obu końcach. W Polsce piszemy strzałkę tylko po prawej stronie. No ale mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza. Jeżeli mamy jakąś liczbę parzystą, to następna jest jakby co druga. To znaczy ta kolejna po parzystej będzie nieparzysta, a po nieparzystej będzie parzysta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponadto, jeżeli dodajemy liczby parzyste do siebie, dwie, to dostajemy liczbę parzystą. No to łatwo, bo ta się dzieli przez dwa i ta się dzieli przez dwa, więc wynik też się musi dzielić przez dwa. Jeżeli dodajemy liczbę nieparzystą do parzystej, to dostajemy liczbę nieparzystą, no bo wprawdzie ta się dzieli przez dwa, ale ta się nie dzieli, więc ich suma się nie dzieli przez dwa, więc musi to być liczba nieparzysta. No i najciekawsze jest to, że suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą. To się wiąże z faktem, że jeśli mamy liczbę nieparzystą, to reszta z dzielenia, o tym będziemy mówić troszeczkę dalej, później o resztach z dzielenia przez 2 wynosi 1, są tylko dwie reszty z dzielenia przez 2, 0 i 1. 0, jeśli liczba się dzieli przez 2, czyli jest parzysta, i 1, jeżeli liczba się nie dzieli przez 2, czyli jest nieparzysta, no to reszta z dzielenia tej liczby wynosi 1 i tej liczby wynosi 1, suma tych liczb, tych reszt jest 2, czyli się przez 2 dzieli, a zatem dostajemy liczbę parzystą. No i teraz można sobie pomyśleć o takim zadaniu. Wszystkie zadania, które te tutaj będą, są wzięte z materiałów Olimpiady Matematycznej Juniorów i z różnych seminariów przygotowawczych do tej olimpiady. No i pytanie jest takie, czy istnieją liczby całkowite A, B, C, D, E i F, takie, że jak się ułoży z nich takie kombinacje, no to niektóre mogą być dodatnie, inne ujemne. No ale w każdym razie te kombinacje da się tak zdefiniować tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liczb, żeby to było sześć kolejnych liczb całkowitych. No i obserwacja jest taka, że jak dodamy te wszystkie liczby, a niezależnie od tego, w jakiej kolejności je sobie ustawimy, no to ich suma będzie taka sama, bo dodawanie jest przemienne. No to wynik będzie równy 0. Natomiast suma kolejnych sześciu liczb całkowitych to jest, no, 6 razy powtarza się n i potem jest suma liczb od 1 do 5. Suma liczb od 1 do 5 to jest 5 razy 10 przez 2. 5 razy 6 przez 2, przepraszam, czyli 30 przez 2, czyli 15. W sumie dostaniemy 6n plus 15, no i ta liczba jest na pewno liczbą nieparzystą, bo 6n dzieli się przez 2, a 15 się przez 2 nie dzieli. No więc uzyskaliśmy sprzeczność, dlatego że z jednej strony suma tych sześciu liczb jest parzysta, z ich definicji, a z drugiej strony, gdyby to miały być sześć kolejnych liczb całkowitych, to byłaby to liczba nieparzysta, więc nie może być. Żadna liczba nie jest naraz parzysta i nieparzysta. No dobrze, no i drugie zadanie też, które się odwołuje do takich argumentów, jest takie, że na tablicy wypisano liczby od 1 do 10 i teraz gra polega na tym, że wybieramy sobie z tych 10 liczb 3 całkowite liczby. I zastępujemy je takimi kombinacjami, a ścieramy te liczby A, B i C. No i pytanie, czy można w taką metodą doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie 10 liczb na tablicy są jest równych. No, gdyby tak było,
No to suma tych liczb na tablicy byłaby liczbą parzystą, no bo 10 razy jakokolwiek wartość by nie miały te liczby, to 10 razy A to jest liczba parzysta, bo 10 się dzieli przez 2. No a tymczasem zaczynamy od liczby nieparzystej, bo suma liczb od 1 do 10 to jest 55. No i w każdym ruchu tak, ścieramy A, B i C, czyli jakby z tej sumy znikają liczby A, B i C, a w ich miejsce wchodzą liczby 2 plus B, 2B plus C i 2C plus A. No jak się policzy tę zmianę, no to się okaże, że ona jest parzysta. No, bo jak startujemy z liczby nieparzystej i jakby w kolejnym ruchu dodajemy do niej liczbę parzystą, to zostaje także liczba nieparzysta. No i potem znowu w kolejnym ruchu dodajemy liczbę parzystą. Prawda? Ta zmiana polega na tym, że zamiast tych 55 pojawi się, w zależności od tego, które liczby żeśmy wybrali, A, B lub C, A, B i C, to pojawi się 55 dodać tyle. No i to znowu będzie liczba nieparzysta, a gdyby te 10 liczb na tablicy były, każda była taka sama, no to ich suma byłaby liczbą parzystą. Ta sprzeczność pokazuje, że nie da się w takiej grze uzyskać sytuacji, w którym wszystkie 10 liczb są równe. Dobrze, następny temat, którym żeśmy się zajęli, to była wartość bezwzględna. I tutaj zwracałem uwagę, że wartość bezwzględna to ma taką przyjemną geometryczną interpretację odległości pomiędzy dwoma punktami na osi liczbowej. I dlatego jest taka symetryczna, tak? Dlatego wartość bezwzględna z A minus B i wartość bezwzględna z B minus A to jest tyle samo, no bo odległość nie zależy od tego, który punkt weźmiemy jako pierwszy, a który drugi, prawda? To jest długość jakby drogi policzonej po linii prostej pomiędzy tymi dwoma punktami. No i można sobie spojrzeć na rozwiązanie takiego zadania, znaleźć taki punkt x, że wartość bezwzględna x minus 2, czy taką wartość x, jest równa wartości bezwzględnej x plus 4. I tu mieliśmy troszkę problemów z identyfikacją tych punktów A i B. No tutaj jak się popatrzy na to, no to tu za A jest x, a za B jest 2, tak? Czyli punkt B to równa się tutaj 2, czyli jeden z tych punktów równa się 2. No ale tu nam było trudno, bo tu wszyscy mówili, że ten drugi jest 4, ale zauważcie, tu jest minus. Czyli tu musi stać, w tym wypadku to jest minus razy minus 4, więc to jest odległość między punktami ten punkt x znajduje się w takim miejscu na osi liczbowej, że jego odległość do punktu 2 jest równa odległości do punktu minus 4. No, czyli jest środkiem odcinka od minus 4 do 2. Prawda? No a środek odcinka, to już rozmawialiśmy o tym na fizyce przy okazji średniej arytmetycznej, to jest po prostu suma wartości punktu początkowego i końcowego podzielić przez 2. W tym wypadku wychodzi minus 1, no i rzeczywiście punkt minus 1 jest odległy od punktu minus 4 o 3, a jest odległy też od punktu 2 o 3, także to zadanie jest rozwiązane. Liczby pierwsze, chyba wszyscy wiedzą, co to są liczby pierwsze, a jednak można interesujące rzeczy sobie wyobrazić. No dzielą się tylko przez jeden i przez siebie. Jest tylko jedna parzysta liczba pierwsza i od razu tutaj podpowiadam, jak się trafi zadanie, na którym trzeba rozważyć własności liczby pierwszych, to zawsze warto oddzielnie rozpatrzyć sytuację, kiedy jedna z tych liczb, czy ta bohaterka tego zadania jest na przykład równa 2. Wszystkie liczby pierwsze, większe, równe od 3 są nieparzyste. No i z tym na przykład wiąże się taka sytuacja, że jak chcemy, żeby suma dwóch liczb pierwszych była liczbą pierwszą, no to jedna z nich musi być dwójką, bo tylko suma liczby parzystej i nieparzystej daje liczbę nieparzystą. No i na przykład 2 plus 3 to jest 5, 2 plus 5 to jest 7, 2 plus 11 to jest 13. Interesujący jest fakt, ile jest takich par liczb pierwszych, które różnią się o 2. Czy jest ich nieskończenie wiele, czy może tylko skończenie wiele. Każdą liczbę można przedstawić w postaci rozkładu na czynniki pierwsze i w ogóle na czynniki. No i o liczbach mówimy całkowitych, że są względnie pierwsze, jeśli w ich rozkładzie nie występują te same czynniki,
czytaj czynniki pierwsze, bo jeśli taki czynnik byłby iloczynem liczb pierwszych, no to można go zawsze na te liczby pierwsze rozłożyć. No i są interesujące twierdzenia, na których trzeba pamiętać, jeśli P jest liczbą pierwszą i dzieli iloczyn dwóch liczb całkowitych, no to P albo dzieli pierwszą liczbę, albo drugą. Nie da się zrobić tak, żeby któryś z czynników P dzielił jeden, a drugi czynnik P dzielił drugą liczbę. Weźmy sobie, no nie wiem, gdyby to było 6, czyli albo 15, tak, 3 razy 5, no to jeden czynnik by dzielił pierwszą liczbę 9, a drugi by dzielił drugą, na przykład 10, tak, czyli 9 razy 10, 90, ale dziewięćdziesiąt dzieli się przez 15? 6? Tak, 6. No i 2 razy i działa to w ten sposób, że przez tą jeśli tu mamy 3 razy 5, to trójka dzieli dziewiątkę, a piątka dziesiątkę. No w przypadku liczby pierwszej to jest niemożliwe, bo liczba pierwsza już nie ma dalszego rozkładu na czynniki pierwsze, po prostu dzieli się tylko przez siebie. No i z tego wynika taki fakt, że jeśli liczba pierwsza dzieli kwadrat liczby całkowitej, to dzieli także tę liczbę całkowitą. No bo znowu, jeżeli się znalazła w rozkładzie na czynniki pierwszej, a kwadrat, to mogła się znaleźć tylko z tego powodu, że była w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby a. No i jeśli dwie liczby całkowite są pierwsze i jedna z nich dzieli drugą, no to oczywiście muszą być równe, bo liczby pierwsze dzielą tylko siebie. No dobrze, no i teraz reszta z dzielenia. To chyba już ostatni temat. Mamy taką sytuację, że jak wyobrazimy sobie dzielenie liczb całkowitych przez dzielenie liczby całkowitej przez liczbę naturalną, to można ten wynik zapisać w jednoznaczny sposób, w ten sposób, że w tej liczbie całkowitej ta liczba naturalna mieści się k razy i zostaje jeszcze reszta r. Gdzie r jest, k może być całkowite, może być dodatnie lub ujemne, natomiast ta reszta r jest liczbą dodatnią, większą, równą 0, ale mniejszą niż b. No bo gdyby r było równe b, no to jeszcze jeden raz można byłoby zmieścić b tutaj po prawej stronie. W związku z tym tu wystarczyłoby napisać k plus 1 razy b, a r równe 0. No i przykłady. Ósemka 8 dzieli się przez 4 bez reszty, zresztą 0, ale przez 3 już zresztą 2, przez 7 zresztą 1, a przez 5 zresztą 3. No jeżeli w ogólnym przypadku tych liczb zdzielenia przez reszt zdzielenia przez m jest m od 0 do m minus 1. No i takie zadanie dość proste. Mamy dowolną liczbę całkowitą i udowodnić, że jeżeli rozpatrzymy trójkę takich liczb, n, 2 plus n i 4 plus n, to jedna z nich zawsze jest podzielna przez 3. No i trzeba po prostu sprawdzić, jakie są możliwe reszty zdzielenia przez 3. To są 3 reszty, 0, 1 i 2. No jeśli reszta zdzielenia liczby n przez 3 równa się 0, no to pierwsza liczba się dzieli przez 3. Nie ma problemu. Jeżeli reszta zdzielenia n przez 3 równa się 1, no to n można zapisać jako 3k plus 1, gdzie k jest pewną liczbą całkowitą. Tak? Zgodnie z tym twierdzeniem to jest jednoznacznie wyznaczone. Jest tutaj i k, i r, jeżeli mamy b. A b w tym wypadku równa się 3, chcemy dzielić przez 3. No to 2 plus n to jest 2 plus 3k plus 1, to jest 3k dodać 2 plus 1, czyli 3k plus 3, no i taka liczba się ewidentnie dzieli przez 3, no bo tu trójka się dzieli przez 3 i to, co zostało, dzieli się przez 3. No i zupełnie identycznie, jeżeli mamy sytuację taką, że reszta zdzielenia liczby n dzieli się przez 2, no to dla odmiany 4 plus n dzieli się przez 3, no bo jak tak to zapiszemy, to możemy zapisać to jako 3k plus 6,
No i ta trójka i ta szóstka dzieli się przez 3, a 2 plus n przez 3 się nie będzie dzielić, dlatego że można zapisać to w takiej postaci i tutaj wprawdzie to pierwsze wyrażenie się przez 3 dzieli, ale zostaje reszta 1. No i teraz jako dalszy ciąg tego myślenia o resztach zadanie takie, czy istnieje liczba naturalna, która przy dzieleniu przez 6 daje resztę 1, a przy dzieleniu przez 8 daje resztę 2? No, gdyby istniała, to można byłoby ją zapisać z jednej strony w takiej postaci, to byłaby liczba nieparzysta, no bo 6 się dzieli przez 2, a 1 się przez 2 nie dzieli. Albo w takiej postaci, te k i l to są pewne liczby całkowite, no różne w ogólności, k nie musi być równe l. No ale tak zapisana liczba jest liczbą parzystą. No n nie może być naraz liczbą parzystą i nieparzystą, w związku z tym nie istnieje taka liczba naturalna. No i na końcu zadanie, pytanie, czy jest możliwe znalezienie takich 48 kolejnych liczb naturalnych, żeby ich suma była podzielona przez 48. No znowu sobie dodajemy te liczby i mamy tutaj 48 razy n i sumę od 1 do 47. No suma od 1 do 47 liczb naturalnych to 47 razy 48 przez 2. No, chcielibyśmy tutaj wyciągnąć przed nawias 48, więc zrobimy to w ten sposób. No ale tutaj 47 przez 2 nie chce nam się dzielić, więc zapiszemy to 47 jako 46 plus 1. No i 46 podzielimy przez 2, to będzie 23, razy 48 to da nam 23 razy 48, a w tym drugim przypadku tą jedynkę pomnożymy przez 48 i podzielimy przez 2 i to będzie 24. W sumie więc mamy taki wynik. No i tak, pierwszy składnik tej sumy dzieli się przez 48, drugi się dzieli, ale trzeci się nie dzieli. Dzielimy w liczbach całkowitych, także jak ktoś powiedział, tu nie chodzi o wynik 1, 2, tylko wynik ma być liczbą całkowitą. No a zatem nie istnieje taki, nie można wybrać takich 48 kolejnych liczb naturalnych, żeby ich suma była podzielona przez 48. No, mam nadzieję, że się wam podobało na tych zajęciach.